dzisiaj pokażemy wam naszą morning routine. Morning routine. No to każdy dzień zaczynamy od tego, że wstajemy. A w tym pomaga nam zawsze koral, to trochę rozleniwia. Dlatego prawdopodobnie Pamela teraz zostanie jeszcze na godzinę. Ale nie wspomniałeś, Mateusz, o tym, że koral już z nami nie śpi. Pewnego dnia koral postanowił się usamodzielnić i zawsze wieczorem zabieramy go do góry, no i kładziemy tutaj, on sobie śpi albo na podłodze, albo na kocyku. I pewnego dnia koral powiedział nie. W żadnym wypadku. Nie chciał iść do góry, został na dole i od tego dnia już śpi tam zawsze i przychodzi tylko rano nas odwiedzić. Jestem hardcore. Jo, a potem zazwyczaj wychodzimy na balkon, zaczerpnąć świeżego powietrza, posłuchać trochę śpiewu ptaków. Same takie romantyczne rzeczy, nie? Generalnie takie, wiecie, męskie. Po prostu patrzymy sobie tutaj na tą piękną naturę, doceniamy, że jesteśmy w tym miejscu i napawamy się energią na cały dzień. Kłopoty. O nie! A czemu to jeszcze jest niegotowe? Jest prawie gotowa, Pamela. Twoje królowe jest głodne. No dobra, jeszcze nie zrobiłem, bo odpisywałem na maile. To też jest morning routine. Słuchajcie, każdego dnia odpisywanie na maile, szukanie działek, biznesów pod inwestycje. Tak, to nie jest takie proste, to jest taka moja nowa zajawka. Bo to już ma nowe morning routine. Tak zakochał się w tym miejscu, w którym teraz mieszkamy, że bardzo chciałby tutaj coś podziałać, no coś, nie wiem, działkę jakąś znaleźć, wiecie. Cieszę się, że jest taki robotny. Myślałem, że byczy. Byczy też. No ale co tutaj z tego mi burczy w brzuchu? Dzisiaj moje ulubione śniadanie, naleśniki z twarogiem i wiśniami. Stop it. Get some help. Kurde. I tak lepiej niż ten pierwszy. Straight from the mud like Ruby. Straight to the stove they love me. I understand they hungry. But please don't hate that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do. Także zaczynamy śniadanie tradycyjnie. Koral, mimo że już swoje dostał, atakuje nas, więc mam przygotowanego wafla ryżowego. Ej, to jest w ogóle też nietypowe, że pies je wafla. Siema! O, co miałeś dzisiaj na śniadanie? To jest wstyd i przypał, bo ja od 3 dni jem to samo, więc... Właśnie, według mnie to jest fajne, że można sobie ustawiać tak, że możesz kilka dni pod rząd jeść swoje ulubione dania. A ja na przykład jem trzeci dzień z rzędu naleśniki. To jest praktyczne rozwiązanie, bo po prostu sobie robicie zakupy w mniejszej ilości, nie spędzacie 2 godzin w sklepie, a przez 3 dni jecie to samo. I przez 3 dni jakby nie zdąży wam się to przejeść, nie? Spoko. Moim zdaniem. Ambasadorem fitnessa. Teraz znowu przemiana. Spoko. I teraz siadamy na krótkie spotkanie, żeby zaplanować ten dzień, kto będzie co robił, jakie mamy obowiązki. I tutaj możecie zobaczyć, że ustawiliśmy super promo tylko do końca niedzieli na okulary, także wpadajcie elwariato.com. Elwariatki mogą być wasze. Wszędzie na całym świecie zwracają na nie uwagę, chyba dlatego, że generalnie one pasują na każdą głowę, na każdą twarz. Good for sunny, good for sunny and classes. Przy okazji mamy dla was małą niespodziankę, rozdanie tego odcinka, zasady widzicie na ekranie. Hey,
smoga w górę oznacza to... Że jest impreza. Ale treningowa. Zaczynamy trening. Ćwiczymy rano. Ja nie ćwiczę codziennie rano. Ja ćwiczę mniej więcej 4-5 razy w tygodniu. Mateusz ćwiczy codziennie. Prawdopodobnie 14 razy w tygodniu, bo często ćwiczy i rano, i wieczorem. Także... Forma sama się nie zrobi, chyba że chcesz wyglądać jak ludzkie biero. Ja zaczynam od rozgrzewki na bieżni. I let's go! Muszę wam powiedzieć, że tak bardzo kocham tą siłownię. Tak bardzo jestem wdzięczny za to, że mamy możliwość trenować w domu. W końcu jest taki goal come true, takie marzenie, achievement. I to się naprawdę udało. Ale oprócz tej siłowni, powiem wam, najbardziej doceniam to, że mam taką dziewczynę jak Pamela. Kiedyś miałem taki problem, kto mnie zna, ten wie, że nie lubiłem trenować ze swoimi dziewczynami, bo mnie rozpraszały, bo coś. A Pamela jest taką dziewczyną, z którą mogę przez całe życie po prostu robić wszystko. Ale to chyba nie jest na morning routine gadka, ale... Naprawdę mnie motywujesz do tego, żeby podnieść dupę i ćwiczyć. Także zaczynamy. Forma sama się nie zrobi. Mateusz powiedział, że jestem dla niego motywacją. Stwierdziłam, że muszę się wykazać. Nie rzuć. Kiedyś byliśmy na takim evencie i pan powiedział: wy to macie coś takiego fajnego, że macie takie żarty, które tylko wy rozumiecie. Że tylko my się z tego śmiejemy. To był właśnie taki moment. Pokazujecie tutaj siebie takimi, jakimi jesteście. No, ale to, co chcieliśmy wam powiedzieć, to, że dla nas fitness, ćwiczenie, trening to jest pierwszy krok do świetności. No to nie jest sekret, że my największą energię łapujemy właśnie po treningu. Wtedy jest dużo endorfin, mózg lepiej pracuje. No, więc to zdecydowanie polecamy najbardziej na świecie. Co nie, Koral? Trening tyle trwał, że Koral zdążył się obciąć. Koral! To jest Koral? Koral! Ale jesteś piękny! Jak pachniesz! Czysty, pierwszy raz odpuchnie. Piękny. Co nie? Kolejnym naszym sekretem jest też to, że Koral liże nam pachy. Dobra, to by było na tyle z naszej porannej rutyny. Zostawcie łapę w górę, jak wam się podobało. Zresztą w sumie macie do zgarnięcia okularki. Ale wy... Ciekawe, jak wygląda wasza poranna rutyna. Jestem też ciekawa. Czy ćwiczycie na przykład rano, czy nie? No ciekawe, ja się bardzo lubię inspirować, więc jak napiszecie, co robicie, to możliwe, że naprawdę wprowadzimy to w nasze życie. No, lubię nowości. Tak, tak. My tymczasem idziemy zrobić posiłek potreningowy, wracamy do pracy, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej! Wow, ale to zrobił. Co? Co?